Hej, ja jestem Sarcza, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Gears of War 2 i od razu wskakujemy do samego środka akcji, bo jak pamiętacie, skończyliśmy ostatnio w tym miejscu, gdzie jeszcze nas czeka sporo strzelania, a więc skupmy się tutaj na tym, żeby pokonać te oddziały szarańczy, które tutaj są przed nami. Jest tutaj ich całkiem sporo jeszcze. Tam jest na przykład ten bodajże Kantus. Czy to był on, czy to nie był on? Już mniejsza o to. Tego karabinu szarańczy, dlatego że mam do niego więcej naboi niż do mojego Lancera. Tak, to jest Kantus, kurczę, i on ciągle regeneruje życie tych pozostałych szarańczy. Załatwmy kolesia. Ach, ale najpierw bym wolał Kantusa załatwić, który tam się dalej znajduje. No, nareszcie się udało. Za chwilę może wezmę amunicję, albo wezmę teraz, czemu by nie. Tak czy siak nie zregenerowało mi jej na maksa. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Okej. Tak łatwo się nie ukryjesz. Zabieramy kolejne naboje. Ach, ciągle kurczę mało do tego Lancera. Dlatego jeszcze poużywamy sobie tego karabinu. W międzyczasie tamci gdzieś popłynęli dalej. A, dobra, nie będę narzekał z tego powodu. No, teraz załatwmy tego. Strzeliwujemy go, póki jeszcze do nas nie przyjechał zbyt blisko. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, właśnie. Dobra, nawet nie pozwoliłem mu wstać, kurczę, temu jeźdźcowi. Dobra, ruszamy dalej. Przypominam, że tutaj podążamy ciągle wraz z Dominikiem, podczas gdy Cole i Bert zajmuje się, a raczej zajmują się ewakuacją ocalałych, których spotkaliśmy ostatnio. My teraz mamy dostać się do Nexusa, czyli do takiej twierdzy szarańczy, do głównej twierdzy, można powiedzieć. A też przy okazji chcemy odnaleźć Marię, czyli żonę naszego przyjaciela, czyli Dominika. Dlatego, że Dominik już jej poszukuje od dłuższego czasu i nie może jej odnaleźć. Szybciej, 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 wykończmy go wreszcie. Dobra, i jeszcze z tyłu ktoś chyba był. A proszę, oczywiście, że tak. I... Dobra. Załatwiony. To najważniejsze. No to co, lecimy dalej, co? Zdaje się, że tamtędy. Tutaj co on miał? Chyba... No, ta broń mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Biegniemy w takim razie tędy. Uważajmy jednocześnie, bo tutaj zaraz wyskoczą. No właśnie, tam już płynął kuter bojowy szarańczy. No i oni tutaj będą wyskakiwać. Podejdźmy do nich jak najbliżej może, co? Będzie łatwiej ich tutaj wyeliminować za chwilkę w takim razie. Wow, chociaż chyba trochę przesadziłem z tą bliskością. No patrzcie na to, kurczę, przyszedł jeden tutaj, tak blisko. O nie, spadamy, spadamy. Rzeczywiście przesadziłem trochę. Ale tu już będzie całkiem okej, myślę. Piękny headshot. Dobra, teraz się znowu zbliżymy tutaj. A, tam jest tamten gościu. Dobra. Spróbujmy go ostrzeliwać, ile się tylko da. W końcu padnie. Przeładujmy w dobrym momencie i dokończmy go. O, właśnie. A tymczasem tam jest ciągle ten kuter bojowy. Tutaj mamy amunicję, zabieramy ją szybko. No i proszę, udało się. Łódź wiosłowa. A więc teraz my się przepłyniemy trochę. Mogę teoretycznie to zabrać, ale chyba na tą łódź tego i tak nie zabiorę, chociaż spróbuję przynajmniej. Zobaczymy, czy się uda. Ah, crap. That boat's not getting us anywhere. Look out! Hold on! Just keep fighting for now! No proszę. I nam się zrobiła tratwa w końcu, dość nieoczekiwanie. Musimy teraz się zająć tamtymi przeciwnikami. Wow. Ależ kurde. Nie będzie tak łatwo, biorąc pod uwagę, że mam taką broń. Chyba nie wiem, czy jej będę używał w końcu. Aczkolwiek ona się teraz bardzo przydaje, zwróćcie uwagę. Dobra. Sporo im odebraliśmy energii, sporo przeciwników zabiliśmy w ten sposób. Ale muszę uważać, bo jednak ta broń powoduje, że kiedy ją celuję, to nie mogę się ruszać kompletnie. Dobra, co dalej, co dalej? Pewnie kolejni nas atakują, tam już lecą, a raczej płyną. No to czekamy, panowie, chodźcie tutaj. Wow, przekręca nam się tutaj ciągle ta tratwa, pseudo-tratwa. Kurczę, nie mogę się dobrze ustawić nigdy. No, zdecydowanie będzie upierdliwy powrót na brzeg. Oj, niedobrze, niedobrze.
O, widzę, że też się mogę kryć wraz z tą bronią. Fajnie. W takim razie nie jest tak najgorzej. Tam jest jeszcze jeden gość. Załatwiony. To chyba wszyscy na razie. Ale czekamy na kolejne posiłki. Wszyscy czy jednak ktoś jeszcze tu jest? Chyba tam ktoś jeszcze jest, co? Bo zdaje się, że tych stworów tutaj płynących nie możemy załatwić. Nie ma nawet czerwonego celownika. Dobra, płyniemy dalej w takim razie. Spokój na razie, względny przynajmniej. Wszędzie ta emulsja, kurczę. Why they just drop off? They afraid of the emulsion fumes? That or something else. Keep your eyes open. No właśnie, trudno powiedzieć. Lepiej się przygotować na wszystko. Hey, wait. What happens if we breathe in this shit? Too late now. Lepiej nie oddychać, co? Ale tak się nie da, niestety. No, już coś słychać. No właśnie. Kurde. What was that? Nothing good. Patrzcie teraz na to. Nie ukrywam, że ja oczywiście wiedziałem, co tu się stanie. Wow. We need to get off this thing, man. You're preaching to the choir. No i dobra. The gunboat's back. Hold on. Gdzie kanonierka? A Boże, ten tutaj. Załatwmy go szybko. Bardzo ładnie. Szybciej, szybciej. Dobra, udało się. W ostatniej chwili się udało przeskoczyć. No, to jeszcze nie koniec w takim razie. Jeszcze będzie ich tutaj więcej. Ach. Dobra, ostrzeliwujemy ich w takim razie. Póki jeszcze mam naboje do tego działka, to będę to wykorzystywał w takim razie. Bo jednak się bardzo to przydaje. Nie ma co ukrywać. Dobra, jeszcze jacyś, kolejni. Tutaj jest amunicja. Ale to nie do tego działka niestety. Wow. Tam jest jeszcze jeden? Jest, kurczę, patrzcie. Dobra, załatwiony. Z lewej strony? Wow, rzeczywiście, kurczę, ilu tu jest. Ach, to jest złe miejsce. No proszę, i teraz zginę. Dominik potrzebuje pomocy. Dobra, dzięki. Dzięki ci wielkie. Teraz ich wykończmy tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Wow, i znowu padłem, no. Dominik, ratuj. Dobra, dzięki. Kurczę, strasznie tutaj dużo jest. Ach, w ogóle straciłem to działko teraz. Dobra, mniejsza o to. Załatwimy ich w takim razie normalnym karabinem. Karabinem szarańczy. Jeszcze ktoś tu jest? Po tej stronie jest jeden. Wykończmy go, dobra. I z tamtej strony, ale tutaj załatwimy ich z tego działka, co? Przynajmniej spróbujemy. Ach, są dość daleko. Wow! Kurde. Są dość daleko i ciężko ich tutaj będzie trafić. Ale może coś tam ich poturbujemy. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, idzie całkiem nieźle. Ach, kurczę, przegrzała mi się broń. I nie mogę już bardziej skręcić w prawo, więc muszę wyskoczyć. Wow, kurczę. Dobra, gdzie są kolejni? Bo tam już chyba żadnego nie ma. Czy jest jednak? On żyje? Nawet nie wiem, czy on żyje, czy on tak leży. Chyba już poległ. No, ale to jeszcze nie wszyscy. Ciągle słuchać kolejnych. Tutaj nam się regeneruje ciągle amunicja na szczęście. Dobra, i to. No i uważajmy, bo znowu się zrobiło niebezpiecznie cicho. Control, Delta here. You have a read on our position? Shit, guess not. Kurczę. Znowu nie ma zasięgu. Nie mogę się skontaktować z centralą, niestety. Stay alert. Oj, kurczę. Nie zapowiada się za dobrze, co? Na razie płyniemy, ale to się może niedługo skończyć. Zmieniłem sobie na karabin Lancer, bo mam już maksymalną ilość naboi do niego. A jednak wolę Lancera niż tą broń szarańczy. No, przyspieszenie teraz gwałtowne. Wow, 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 wow. Dobra. Wycelujmy do przodu może bardziej. No i uważajmy. Czy tutaj przypadkiem nie ma teraz... No właśnie.
Okej. Okay. Nie wiem, jak oni się utrzymali, ale najważniejsze, że im się udało. Nie mogę powiedzieć, jak bardzo lubię wodę. Najważniejsze, że im się udało. No ale właśnie, są kłopoty. Bo znowu słychać tego stwora. Uważajmy. Tylko gdzie konkretnie, kurczę? O, to jest pytanie. Wow. No właśnie. I to chyba nie będzie niespodzianką, jeśli wam powiem, że będzie teraz walka z tym podwodnym potworem. O właśnie. Nie wiem, czy teraz nie muszę... O właśnie, w ten sposób. Muszę te macki po prostu przecinać, kiedy one się tutaj łapią. Czekamy na kolejne. Proszę bardzo. Teraz nie ma sensu chyba strzelać, z tego co kojarzę. Jeszcze raz przetnijmy. Bo inaczej zatoniemy, jeśli będziemy tak czekać. Dobra. Co dalej? Proszę bardzo. Kolejna maska. Jeszcze nie pamiętam, czy mam, kurczę, uderzać w to, chyba raczej niespecjalnie. Uśpieszmy się, bo zaraz to zatonie. Wtedy rozpoczniemy walkę od początku, niestety. Tego byśmy nie chcieli przecież. Dobra, czekamy na kolejny atak. Wow. Ajajaj. Dobra. To co, troszkę się pobawimy tutaj z naszym potworem. Chyba teraz wyleci z przodu. A no właśnie, patrzcie na to. Ożeż. Kurde. Ja tu chyba musiałem mu strzelać w oko, zdaje się, z tego co kojarzę. No i zdaje mi się, że się potwierdziło. Dokładnie. Już tak dokładnie nie pamiętam sposobu, ale myślę, że jeszcze sobie przypomnę z czasem. No i proszę, znowu. Wow, muszę się tutaj cofać. I jeszcze raz w oko trafić. Okej, pospieszmy się w takim razie szybko. Jazda do środka. I co teraz? Trafiamy w to coś. Właśnie. Teraz tutaj. I jeszcze raz. No. I teraz zdaje się, że muszę rzucić tam granat. A, nie trafiłem, kurde. Ach, tam. Zawaliłem to, szkoda. Muszę tam właśnie wrzucić granat i to jak najszybciej, bo inaczej go nie załatwimy. Ale teraz zdaje się, że w takim razie będziemy się widzieć po krótkim cięciu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja tą walkę po każdym zgonie muszę rozpoczynać od początku, więc lepiej tutaj zbyt często nie ginąć, co? Najlepiej, żeby poszło za pierwszym razem, a raczej teraz za drugim. Dobra, jeszcze raz spróbujmy tam rzucić granat. Teraz się powinno udać chyba. Okej, udało się. I proszę bardzo, wycofał się od razu do tyłu. Ale to jeszcze nie koniec tej walki. Musimy tak kilka razy powtórzyć. Więc nie możemy popełnić żadnego błędu absolutnie. Bo wtedy cofamy się do samego początku tej potyczki. Dlatego skupmy się. Proszę bardzo, znowu nas atakuje. I jeszcze raz trafiamy mu w oko. Dobra, i wchodzimy do środka. Szybciej. Dobra. I strzelamy znowu w to coś, nawet nie wiem jak to nazwać. Dobra. Teraz tutaj. No i jeszcze raz, granat. Tylko trafmy tam znowu. Powinno się udać chyba. Tak jest. Udało się. Nie pamiętam, ile razy trzeba to powtórzyć. Nie zdziwiłbym się, jakbym musiał 3 razy to powtórzyć, no ale zobaczymy jeszcze. Zabrałem sobie dodatkowe granaty, żeby mi tutaj nagle nie zabrakło. No i czekamy na dalsze ataki. Ale przerażająco on wygląda, kurczę, kiedy tak na nas się rzuca. Dobra, i raz jeszcze, do środka, do jego paszczy. Wchodzimy. I będziemy tutaj ostrzeliwać te macki, czy cokolwiek to jest. Dobra. Tutaj teraz na górze. Okej, i znowu granat. Znowu musi być celny rzut.
Zwróćcie uwagę, że jeśli celnie nie rzucimy, to wtedy, kurczę, giniemy. Więc naprawdę można wiele zaryzykować. Ale najważniejsze, że teraz mi się udaje. Wow, chyba już zginął, co? No to fajnie. Biggest fish I've ever caught. Dokładnie. Let's just get out of the goddamn water. Ale dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Walka w takim razie udana. Udało nam się pokonać. Rozpoczynamy kolejny rozdział. I zdaje się, że kolejny akt w ogóle. Dobra. W takim razie lecimy tutaj tędy. Nie ma ani chwili wytchnienia. Dopiero co walczyliśmy z gigantyczną rybą, jak to powiedział Dominik. A tutaj już wyruszamy w jakieś nowe lokacje, gdzie będzie dalej sporo walki. Dobra, co my tutaj mamy? Na razie jest względny spokój. Właśnie fajnie, że twórcy nam urozmaicają też tą rozgrywkę jakimiś walkami z bossami. To jest akurat zawsze fajna sprawa. No, niedługo się pewnie przekonamy. Na razie biegnijmy tutaj dalej. I zobaczmy, z czym mamy właściwie do czynienia. Wow, patrzcie na to. Okej. That many troops on the move, that's gotta be the highway. Well then let's follow them to where the action is. Wait, Marcus. The old guy said we had to branch off the highway at the dam. Look. We need to stick to the mission. We have no idea if Maria's down here and everything. I need to know. You don't have to go with me, all right? Damn it. That's just gonna get us both killed. We need to get into the stronghold and activate the beacon. This is it, Dom. This is everything we've been fighting for. Yeah? Well, Maria's everything I've been fighting for. She's my fucking wife, all right? So you gonna turn your back on your whole world then? The other gears we fought with? All the people who've died? I'm sorry, Marcus. After what you did for your father, I thought you'd understand. Wait up. No i Markus postanowił pomóc Dominikowi w odnalezieniu Maryi. Na razie olewamy nasz cel główny. Follow me. All right. I ruszamy szukać żony Dominika. A celem głównym zajmiemy się z czasem dopiero. Nie zamierzamy o tym informować centrali, przynajmniej na razie. No i zobaczymy, co też z tą Marią, czy uda nam się ją odnaleźć. Oczywiście nie ukrywam, że ja wiem, czy ją znajdziemy, czy też nie, ale tradycyjnie nie zamierzam wam tego oczywiście zdradzać. Wjeżdżajmy na górę. Niedługo powinno się okazać, czy informacje od tego staruszka były poprawne. Chociaż tak naprawdę to były tylko domysły z jego strony. On mówił o jakiejś grupie ludzi, ale nie wiadomo, czy tam była Maria. Marcus. Looks like the old guy's intel was solid. A no właśnie, jednak są jacyś ludzie zaciągnięci tutaj do pracy. Tylko że Marii nie widać, tam są sami mężczyźni z tego co widziałem. No ale kobiety też mogą być gdzieś więzione, więc będziemy szukać dalej. Na razie pewno nadzieja w serce Doma się z pewnością wlała, nie ma co ukrywać. On ciągle żyje nadzieją, że uda się znaleźć Maryję. Dobra, co my tutaj mamy? Użyjmy tego. Aha, zdaje się, że tutaj zatamuje to i dzięki temu, no właśnie, obniży się poziom wody. I będę mógł przejść dalej. Dobra. Przeskakujemy w takim razie od razu. No ale oczywiście. Można się było tego spodziewać, że będą tu jeszcze wrogowie. Marcus! That
O, nie, zostaw to. Skubaniec chciał, kurczę, już nas tutaj zatopić, co? Dobra, zajmijmy się kolejnymi przeciwnikami. Dobra. Przejdźmy jeszcze bliżej, będzie łatwiej ich trafić. Chodźcie tutaj. Gincie. Tam jeden poszedł w lewo, ale... Nie wiem dokładnie gdzie, oni się tam ukrywają bardzo skrzętnie. Dobra. Jeszcze przynajmniej dwóch zostało. I się tylko wychylą. O, właśnie. I tu jest jeszcze jeden. Dobra. Możemy wreszcie przejść. Zabieramy amunicję, czy nie da się? Nie da się, widzę, że mam na maksa. Snajperka ewentualnie, ale jakoś mi teraz pasuje używać tych dwóch karabinów. Chociaż wiecie co, w sumie zmieńmy na snajperkę. Też się przyda w sumie czasem. Tak naprawdę mam lancera, więc to jako karabin wystarczy. A zresztą dla odmiany też warto poużywać trochę snajperki. No i proszę, zjeżdżamy coraz to niżej. Na jakiś jeszcze niższy poziom. Co my tutaj znajdziemy? Teoretycznie Dominik nas prowadzi, ale tak naprawdę sami ruszamy, kurczę, do przodu. Dobra, zabieramy amunicję. Między innymi do snajperki. I bardzo dobrze. Już mam chyba maksa. No i co my tutaj mamy? No nie, dobra. No to załatwimy ich w takim razie szybko. Akurat na nich przydałoby się trochę strzelby. No ale dobra, załatwimy ich też lancerem. Dobra. Zdjęcie. Możesz, kurde, tutaj jest jeden, patrzcie. Na niego to ja muszę uważać, bo on mnie może w momencie załatwić. Jeszcze, kurczę, parszywiec. Skubaniec. Odsuń się ode mnie. Atakujemy go, dobra, udało się załatwić. No i dobra, szukamy dalej w takim razie. Zdaje się, że muszę biec tędy. Zabrałem jeszcze trochę amunicji. Wow, to jeszcze nie wszyscy. Ajajaj. Oślepili nas tutaj troszkę. No i jest też ta trojka nieszczęsna. Ajajaj, ciężko będzie trafić. Tam jeszcze w dodatku koleś z tym łukiem, czy tam kuszą, nas próbuje trafić. Ale dobra, piękny headshot się udał. Jednak, kurczę, się przydała teraz snajperka, jakby nie patrzeć. Bardzo fajna sprawa. No i jest jeszcze ten tutaj. O, właśnie. Sama przyjemność. Załatwić tamtego by trzeba było jeszcze, co? Pięknie. Dobra, są jeszcze kolejni. Całkiem nieźle sobie tutaj poczynamy ze snajperką, trzeba przyznać. Każdego wroga na jeden strzał mam. O, ach, pięknie. Jeszcze jeden tam jest. Ach, kurczę. Wydawało mi się, że go trafiłem w głowę, a jednak nie zabiłem go. Jeszcze się wychyla. Dobra, znowu headshot. Gdzie są następni? Gdzie są następni? Może wyjmijmy teraz lancera i wykończmy ich tutaj. A, tu jest jeden. W takim razie wykończmy go w ten sposób. Dobra. Terminal szarańczy. Sprawdźmy. Jack, can you find a visual match on Maria? So many people. I think he found her. But what's that symbol mean? Could be where they're keeping her. Let's look around. No właśnie, więc poszukajmy tego symbolu. Przypomina trochę siódemkę. Spróbujemy Marię odnaleźć. Zobaczymy, czy faktycznie nam się to uda. Poszukaj symbolu szarańczy w terminalach komputerowych. Marcus, I want to take point on this one. Follow me. No to ruszaj, stary, tylko że ty się będziesz tak wlókł, że ja jednak bym wolał. God. How long have they been taking people like this? I don't know, but we've got to keep moving. If Maria's in one of these things, we got to find her quick. Wszędzie tutaj ludzie uwięzieni, kurde.
Dobra, gdzie są te terminale? By trzeba było je znaleźć. Tam widzę już. Let's check this terminal. It could tell us if she's in here. Zobaczmy, jaki tu jest symbol. Nie, to nie to. That's not it. We gotta find that symbol. No, jasne, jasne. Follow me. Dobra, ja będę prowadził, stary, bo zanim ty się ruszysz, to... Marcus, looks like a patrol up there. Hold your fire. Let's let him pass by. No, nie wiem, czy mnie zauważył jeszcze. Ale w takim razie poczekajmy, tak jak mówił Marcus. Oczywiście, możemy ich zaatakować, ale skoro Marcus mówi, żeby wstrzymać ogień, no to rzeczywiście przeczekamy. Przynajmniej coś dla odmiany. Robią coś przy terminalu chyba, co? Ale już sobie idą. Coś tam jeden porobił przy terminalu, ale właśnie teraz sobie już dalej poszli. Tylko jeszcze przejdę o kawałek i zaraz pójdziemy dalej. Dobra. No, zamknęło się za nimi przejście niestety. No właśnie, sprawdźmy to. Kolejny inny symbol, no to nie to. This isn't the right area. Przejdziemy tutaj, czy nie? Follow me. Zobaczmy. No i co miałeś prowadzić? A, patrzcie, tu jest jeszcze przejście. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, to tak czy siak chyba ich załatwimy, co? Teoretycznie nie musimy z nimi walczyć chyba. Sprawdźmy jeszcze ten terminal. Ale korci mnie, żeby ich tutaj wyeliminować. Aż się proszę. Sprawdźmy jeszcze ten terminal. To też nie to. Dobra, zajdę ich tutaj od tyłu i ich załatwię. No, piła. Okej. Co tu się będziemy skradać? To w końcu Gearsy, prawda? Proszę, ten nas chciał załatwić. Proszę użyć tego swojego łuku. Wykończmy go najpierw. Spadamy, spadamy, bo ten nas załatwi za chwilkę. Kurde. Dobra, trafiajmy go, strzeliwujmy. No, teraz go będzie ciężko trafić, ale podrzućmy mu granat w takim razie. Mała niespodzianka od nas. O, właśnie. Aż się rozprysł na drobne kawałeczki. No, jest jeszcze jeden, ale już załatwiony. No i dobra. Mamy jakiś kolejny terminal. Zobaczmy, czy to jest tutaj. Kurczę, to jeszcze nie tu. Już tyle sprawdzamy. A jednak to ciągle nie jest to. Coś, kurczę, w ogóle słychać. Jakieś postękiwania. No ale dobra, szukamy w takim razie kolejnych terminalów, czy terminali. Tam już widzę kolejny też. Zwróćcie uwagę, jest tutaj. Ale to wiecie co? Dobra, to w takim razie sobie w tym momencie zakończymy, a w kolejnym odcinku będziemy dalej szukać, bo zdaje się, że tu będzie jeszcze więcej niż ten jeden. A więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, no i usłyszymy się w następnym odcinku. Na razie.